Jesteśmy na Tajwanie, a dokładnie tuż przed samym Computexem przyszliśmy do siedziby Asusa, czyli tutaj, gdzie w tej chwili właśnie się znajduje. Pokazano nam produkty, które będą w tym roku prowadzone, które już są prowadzone, albo które być może zostaną dopiero prowadzone w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Mieliśmy okazję ich podotykać, mieliśmy okazję je dokładnie zobaczyć, jak działają i się z nimi po prostu zapoznać. Przedstawię Wam tutaj, co tak naprawdę najbardziej mnie zaciekawiło i co moim zdaniem jest godnego uwagi i w zasadzie na co warto czekać. Także zapraszam. Najciekawszym produktem, który moim zdaniem się tutaj ukazał, przez co został pokazany, to niewątpliwie komputer bez kabli w środku obudowy. Wszystko podłączone zostało w ten sposób, żeby tych kabli przez okienko nie było po prostu widać. Mamy zatem kartę graficzną, którą podpinamy do płyty głównej razem z zasilaniem, czyli kabelek zasilania nie dochodzi do karty w żaden sposób. Wszystkie złącza z płyty głównej, zasilanie płyty głównej, zasilanie procesora, dyski, SATA, USB, wszystkie kabelki, wszystko jest podpinane z tyłu obudowy. Co to niestety oznacza? Dedykowaną kartę graficzną, dedykowaną płytę główną i dedykowaną obudowę. Także dosyć kosztowny zestaw tylko od Asusa. No ale czy warto? No to już w zasadzie wy musicie rozsądzić. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, którą tutaj znalazłem, to router z Wi-Fi 7, ten tutaj za mną. Oferuje on w zasadzie to najlepsze połączenie, czyli właśnie Wi-Fi 7 i tak naprawdę posiada 4 zakresy. 2 4 GHz, 2 zakresy 5 GHz i ten najnowszy związany z Wi-Fi 7. Ma również oczywiście najnowsze standardy połączenia przewodowego, czyli 2,5 gigabita chyba w 4 złączach, jeżeli dobrze się przyjrzałem. Dodatkowo jest przede wszystkim również bardzo szybki. Tak mówię tu o wydajności przełączania pakietów, jak się szybko sprawdzi w grach i wszystkie te funkcje gamingowe, które Asus dostarcza w swoich routerach serii ROG. No i przy tym również pięknie wygląda, to przyznacie sami, że jest naprawdę atrakcyjny wizualnie, jest olbrzymi, ma dużo tych antenek, także jeżeli takie kształty routera Was pociągają, to zdecydowanie warto na ten model poczekać. Pewną ciekawostką jest to, że Asus zaproponował również nowe modele ExpertBooków. Tych ExpertBooków, które dostaną nasi czwartoklasiści od rządu. Pokazane zostały także wyższe modele ExpertBooków. Mam na myśli tutaj B9, którego wcześniej nawet chyba w Polsce nie spotkałem, ale to oczywiście może być moja ignorancja, z ekranem OLEDowym bardzo ładnym. No i także te wersje odwracane. Są lżejsze, są dużo wydajniejsze, mają nowsze podzespoły, nadal Intela. No i przy tym trzymają dłużej na baterii, także sporo zalet. Myślę, że ten dla naszych czwartoklasistów również całkiem dobrze się sprawdzi. Pamiętajcie, niedługo jego recenzja, jak tylko stąd wrócę i będę miał okazję ją w końcu napisać. To, co obok mnie widzicie, to są w sumie ciekawostka tak naprawdę. Komputery od Asusa dla szpitali, dla lekarzy, tak przygotowane, żeby dobrze obsługiwać faktycznie sprzęt podczas badań i pomagać po prostu przy pracy lekarzom. Natomiast to, co mnie zdegustowało, to były pokazane tutaj ultrabooki. Tylko że to było takie w sumie wskrzeszenie netbooków, jeżeli pamiętacie. Czyli bardzo lekkie, ale przy okazji ekstremalnie powolne laptopy na procesorze Intel Pentium N100 oraz na Intel i3 N300 zdaje się. Także bardzo powolne. Nie radziły sobie nawet z odtwarzaniem filmu, na którym była prezentacja tego laptopa. Absolutnie nie radziły sobie z niczym innym. Nie do końca wiem, dla kogo Asus ten produkt kieruje. No owszem, będzie na pewno bardzo tani, tak te netbooki były, tylko to była ślepa uliczka i taką powinna pozostać. Mam ogólnie nadzieję, że Asus ten produkt po prostu zakopie i nie będzie do niego wracał, tak jakby to powinno po tej fiasku, które poniosły pierwsze netbooki. Tak naprawdę jego jedyna zaleta to była 15-megapikselowa matryca dodatkowo dołożona na tył urządzenia, żeby używać jako dodatkowego aparatu, w trybie oczywiście tabletu, bo możemy go też złamać do pozycji tabletu. To jest może kolejna zaleta, ale przy tym jak on działa, to i tak wszystko po prostu nie ma sensu. Kolejną ciekawostką i tak naprawdę ostatnią z tych, które mam tutaj Wam do dzisiaj do pokazania, jest nowa seria Asus Expert Wi-Fi, czyli serii routerów i urządzeń sieciowych, tak naprawdę strukturalnych, do zastosowań firmowych, małych, średnich, a nawet bardzo dużych firmach, gdzie będziemy mogli takich urządzeń używać kilka, połączyć ze sobą. To, co mam w tej chwili w ręce, to jest, nie uwierzycie, ale faktycznie router z kilkoma portami LAN, obsługą WLAN i także VPN, ma port USB do obsługi różnych urządzeń sieciowych. Faktycznie jest naprawdę malutki, a przy tym tak naprawdę właśnie tu chodzi o tą możliwość rozbudowy, czyli takich urządzeń mamy kilka. Do tego możemy dołożyć sobie na przykład taki punkt dostępowy i zamontować gdzieś go w budynku na ścianie i on będzie nim zarządzał bezpośrednio. Także to wszystko jest bardzo wygodne, bardzo fajnie przemyślane, do tego zupełnie nowa, dedykowana aplikacja, także nawet w małej firmie się połapiemy, a do dużych firm przygotowano zupełnie oddzielny system zarządzania tym całym systemem strukturalnym, który moim zdaniem ma szansę zagrozić nawet takim systemom, jakie proponuje Ubiquiti w sumie, może również inne urządzenia bardziej rozbudowane sieciowe.
Także jestem ciekaw, co temu Asusowi z tego wyjdzie i czy to się przyjmie na rynku. I faktycznie kibicuję mu. Te urządzenia, w teorii przynajmniej, jeżeli chodzi o specyfikacje, faktycznie mają sens. Udało mi się powrócić do miejsca, w którym na początku znalazłem komputer, ten, o którym wam opowiadałem, czyli ten z ukrytymi kabelkami. Bardzo w sumie fajna bestyjka, możecie ze mną teraz też zobaczyć. Asus pokazał całkiem sporo ciekawych rzeczy. Nie wszystkie osobiście uważałem zawarte uwzględnienia w tym materiale. Te, które faktycznie pokazałem, naprawdę warto je wypatrywać na naszym rynku i szukać, bo jeżeli faktycznie się pojawią, to będą właśnie godne waszej uwagi. Z mojej strony to w tej chwili wszystko. Widzimy się w kolejnym materiale już pewnie niedługo z innych stanowisk na targach Computex w Tajwanie. Trzymajcie się i cześć.